Reset Obywatelski. Witam, codziennik Resetu. Deczko spóźnione, ale kto tam będzie o tym pamiętał, jak będzie już nagranie do odtworzenia, no ale tak widzą, którzy czekali na nas, należy się słowo wyjaśnienia. Cały czas jesteśmy w nastrojach powyborczych, analizujemy je na różne sposoby z różnymi osobami, a moim dzisiejszym i Państwa gościem jest Mateusz Pluta. Witam Cię. Dzień dobry. Mateusz jest, powiedziałbym, jednym z najbardziej widocznych dla mnie, ale może mamy tak poustawiane parametry na X-ie, analityków i jak się nazywać, estymatorów, tak? Analityków wyborczych, tak. Nawet przy okazji, jak widać, jeszcze do emerytury jeszcze trochę czasu potrzebujesz, także no ja nie lubię takiego określenia młodzi, dlatego że się, no młody to jest kto, 18 lat, a 34 to młody jeszcze, czy nie? Wszyscy jesteśmy młodzi, jakby nie było. Wszyscy jesteśmy młodzi. Niektórzy mają większe doświadczenie, a niektórzy troszeczkę mniejsze. No tutaj wiedziałeś, co powiedzieć, naprawdę wiedziałeś, co powiedzieć, naprawdę. A ja w dodatku mam też takie powiedzenie, że wszyscy jesteśmy w tym samym wieku, w 21. Też niezwykle. Tego nie słyszałem, bardzo no, dobra. No bardzo. Też, że dobra. I tak, kilka już z tych dwóch zdań, które powiedziałem, kilka takich punktów wyjścia do rozmowy. Młodzi, analizy wyborcze i X, dawniej Twitter. To będą nasze trzy tematy. Może od tamtego ostatniego zacznijmy. Jak to jest być takim macherem? Oczywiście wiadomo, że mówię to z przymrużeniem oka, ale jednak dla wielu osób jesteś, twoje tabelki i wykresiki są jakimś punktem wyjścia do rozmowy. Jak to jest właśnie być kimś takim, kto mówi w liczbach, w wykresach, jak się wygląda sytuacja polityczna i jak ma wyglądać? No i później, czy to się sprawdza, czy nie? Przede wszystkim to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo część osób uważa, że dane, które ja publikuję, są po prostu najzwyczajniej w świecie wyssane z palca. Tak? Dziękuję za to ukazanie, ale tak absolutnie nie jest, ponieważ właśnie były w niedzielę wybory i po tych wyborach przyszedł czas rozliczeń. Rozliczam także siebie samego, na X-ie także podsumowałem, zderzyłem swoją prognozę z wynikami wyborów. Przede wszystkim na X-ie zajmuję się analizą własnych przewidywań, a także analizą tego, jakie są dane różnych... Analiza własnych przewidywań to jest taka jak na globalny, powiedziałbym, portal, to jest takie ciekawe założenie. Ale co znaczy analiza własnych przewidywań? Znaczy po prostu prezentacją własnych. Prezentacja, tak, no tak, 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 tak. Źle się określa. Prezentacja własnych, a analiza danych, innych. Tak? A analiza innych danych sondażowych, bo nie mam w zwyczaju ani to krytykować, ani recenzować prognoz innych, tak, bo nie tylko ja zajmuję się prognozowaniem wyników wyborów, jest także wiele innych osób, ale nie mam w zwyczaju recenzować pracy innych, ponieważ wiem, że większość z nich nie ma za to płacona ani grosza, a wiem, że to jest praca ciężka i czasochłonna, bo nie ukrywam, że szczególnie wybory do sejmików to nie jest tak, że prognozujemy jedno województwo i na podstawie wyników, które są w jednym województwie, określamy mandaty, tylko musimy zejść niżej. Tak, tak, tak. Ja to rzeczywiście przyznaję, że to właśnie, co najciekawsze było, to podział na regiony, na województwa i rzeczywiście, że no, dość trudna sztuka po zgadywania, po prognozowania, po analizowania, po wyjmowania średniej, jak to zwał, tak to zwał, ale w większości przypadków no, dobrze było na twoje postawić. Ciężka praca, przede wszystkim czasochłonna, zaskoczyło bardzo dużo. Szczerze mówiąc, no, im schodzimy niżej, szczególnie w wyborach samorządowych, ale także w wyborach parlamentarnych, tym ciężej jest przewidzieć. Łatwiej jest przewidzieć wynik ogólnopolski niż wynik w poszczególnych regionach, ponieważ jeden region idzie bardziej w którąś stronę,
a jeden region może pójść troszeczkę w inną stronę. A powiedz mi, Mateusz, a czy w tym roku nie było przypadkiem tak, że przez to, że święta były na tydzień wcześniej, że cały czas nie mogliśmy się jeszcze otrząść z tak rewolucyjnego wyniku październikowego, że właściwie rząd niby miał półrocze od wyborów, a praktycznie to było dopiero 100 dni. Czy przez to wszystko nie było w ogóle jakby ta kampania nie była potraktowana po macoszemu i nie było przypadkiem mniej samych badań? Bo ja mam takie wrażenie, że chyba miałeś trudniejszy w ogóle materiał badawczy po prostu, że nie było na czym tego opierać. Kiedyś to pamiętam, że co i raz były jakieś symulacje przed wyborami samorządowymi, tak? Zdecydowanie było o wiele mniej sondaży. O wiele więcej jest sondaży przed wyborami szczególnie prezydenckimi, także parlamentarnymi, a mniej przed wyborami samorządowymi, ponieważ wybory samorządowe cechują się swoją specyfiką i wiele sondażowni nawet nie opublikowało swoich danych, bo przed wyborami parlamentarnymi jest wiele sondażowni, nie chcę teraz ich podawać, ale na przykład Estimator, Social Changes, w tych wyborach ich po prostu nie było, one znikły, wyparowały, nie było żadnych danych, było o wiele mniej badań, była mniejsza częstotliwość tych badań, ponieważ to są specyficzne wybory, to były specyficzne wybory, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze było bardzo mocne wyniki osiągało w wyborach samorządowych, w tych wyborach troszeczkę to się zmieniło. Choćby przez fakt, że była przylepka w postaci Polski 2050. Tak. Przede wszystkim jedno, co rzuciło mi się w oczy po tych wyborach, to, że gdybym po prostu przepisał wyniki wyborów z 2023 roku, październikowe, to po prostu... Z korektą na lewicę. I to minimalną. Nawet jakbym nie dał żadnej korekty, po prostu bym przepisał te wyniki. W błędzie by się na pewno mieściło wszystko. Tak. To by się mieściło w mniejszym błędzie niż to, co wyprognozowałem. Po prostu te wybory samorządowe odzwierciedliły idealnie wybory do parlamentu w 2023 roku, z tym, że frekwencja była niższa o 24 punkty procentowe. I nie było, przypominam, możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania, to jedno utrudnienie, oraz nie było kilkuset tysięcy głosujących za granicą. Także to było naprawdę utrudniające, a de facto, mimo wszystko, wynik był ten sam. To też ciekawa rzecz do rozważenia. Ale pytam się o te właśnie wyniki badań, czy lokalnych, czy z rozłożeniem na regiony, bo ja pamiętam z poprzednich wyborów samorządowych, było tego dużo więcej. Ty masz Głos Wielkopolski, jest tak? W Poznaniu. Tak, w Poznaniu. No, czyli Polska The Times, jedna z tych. Tak. I po prostu co wybory, było po prostu w piątek, była po prostu mapa każdego, ile jest, wiesz, naprawdę duża robota zrobiona. W tym roku chyba nie przygotowano tego. Ja przynajmniej nie widziałem, jeśli była to sorry. Ja też nie widziałem, szczerze mówiąc. No właśnie, czyli wiesz, taka, gdzie tam było kilkadziesiąt tysięcy osób badanych, wielkie pieniądze na to szły. Tak, tak. I nie ma. Tak, Polska The Times przygotowywała na pewno przed wyborami, nie wiem, czy przed wyborami samorządowymi, ale na pewno przed wyborami parlamentarnymi, ale nie w tym roku, tylko na pewno w 2019. W ogóle od 2020 Polska The Times nie przygotowywała sondażu tego na 8 tysiącach. Tak. To jest żenujące, bo jeśli jest koncern prasowy, tak, który ma swoje oddziały jako osobne tytuły z dopiskiem Polska The Times, tak, w Wrocławiu, nie wiem, na Pomorzu i tak dalej, i po prostu jeśli oni nie robią, to kto ma coś takiego zrobić w zasadzie, jeśli nie oni? Musimy pamiętać, że Polska The Times, te wszystkie dzienniki regionalne były bardzo duże zmiany, bo przecież Orlen je przejął. Też być może osoby decyzyjne, które podejmowały decyzje odnośnie przeprowadzenia takich badań, po prostu albo zostały zwolnione, albo same odeszły. Dobra, zostawmy ich. No dla mnie coś takiego to jest po prostu must be, że tak się wyrażę, dla takiego koncernu nie skorzystali z okazji, żeby o nich mówić. A i tak za dużo o nich teraz mówimy. A propos Poznania, nie przypominam sobie, żeby był jakikolwiek sondaż przed pierwszą turą. A propos wyborów prezydenckich w Poznaniu. Właśnie były. No właśnie, nie, bo ja to mówię, to nieważne jaka redakcja, tak, czy jaki koncern, tylko po prostu, że nawet tak banalna rzecz. Już zostawmy tam, wiesz, rady powiatów, czy dzielnic, czy sejmiku, nawet sejmiku, ale po prostu Jaśkowiak, czy kto jak się nazywa ten... Czerwiński lub Czerwiński. Tak. Po prostu jest pięć nazwisk, po prostu, no to naprawdę takie badanie lokalnie nie kosztuje dużo.
to, że coś takiego nie zrobiono, nie tylko w Poznaniu, więc dlatego też były takie zdziwienia, no właśnie, dlatego były zdziwienia co do niektórych osób, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Najbardziej chyba udzieliło się to we Wrocławiu, gdzie kandydatka trzeciej drogi Izabela Bodnar praktycznie dogoniła urzędującego prezydenta Jacka Sutryka. Ja nie zakładam się, bo nie lubię hazardu, ale po prostu uważam, że na pewno ona zostanie. Też tak mi się wydaje. Też tak mi się wydaje, bo czuć wiatr zmian, widać nerwowe ruchy w sztabie Jacka Sutryka. Dzisiaj Jacek Sutryk był w szkołach podstawowych, odwiedzał dzieci, także... Ale słuchaj, wiesz co, nikt chyba tego nie mówił. Możesz napisać, jutro u nas to zapadło, że to niesamowity rok kobiet w prezydenckich. Sopot, Gdynia, Kielce, ewentualnie Wrocław. Gdzie jeszcze? Jeszcze jest dwie osoby, jeszcze w Kielcach właśnie, to jest bardzo ciekawe. Tam się spodziewałem człowieka z tego, z Polski 2050, a została z tego. Także to fajnie, że pani Dulkiewicz na przykład daje taki, wiesz, przykład kobietom po prostu, żeby walczyło o władzę. No. W Łodzi Hanna Zdanowska. Hanna Zdanowska ponad 60% głosów. No właśnie, to jest to. Chciałbym tu się jeszcze odnieść do właśnie tych dużych miast i przede wszystkim do wyniku, jaki osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest bardzo ciekawe, że w skali generalnie kraju PiS sobie poradziło, no nieźle sobie poradziło, tak? Trzeba to przyznać, a w skali miast no poniosło gigantyczną porażkę, jakby nie było. W Krakowie wynik ponad dwukrotnie niższy niż osiągnęła Małgorzata Wasserman w 2018 roku. Jakie tam jeszcze... Ledwo kandydat PiSu przeszedł do drugiej tury w Poznaniu. No ale przeszedł. Nie, wiem, że ledwo, ale przeszedł. We Wrocławiu? Nie, we Wrocławiu nie. I to w wielu miastach nie. To naprawdę, to teraz nawet nie mając marnować czasu na mówienie, w ilu nie zostali, bo rzeczywiście to by było wyjątkiem. Chełm, Otwock, Stalowa Wola, tak? Tam, gdzie ten... Lucjusz Nadbereżny. Tak. I jeszcze gdzieś jedno, koniec. I to wszystko z dużych miast. Tego chyba PiS nie rozumie, ciesząc się, jak dużo ma wśród mieszkańców wsi i Polska Wschodnia, że to nie są trendseterskie środowiska mieszkańców wsi i Europa Wschodnia i Polska Wschodnia, że to ci ludzie nie nakręcają nowych środowisk wśród młodych ludzi, że to jest po prostu, to oni nie, to jakby nie idzie moda prawdziwa stamtąd w Polskę, tylko to są jakieś takie wyspy. Oczywiście ja wiem, że będą w tych miastach, jak nie wiem, Zielona Góra, czy gdzieś po prostu działacze, młodsi działacze, prawda, którzy idą za starszymi działaczami i po prostu ci dostaną, wiesz, namaszczeni zostaną, ale to nie jest prawdziwe, to nie jest, wiesz, to nie jest partia od dołu, tak? To nie jest tak, jak ruch polityczny powinien istnieć. To jest bardzo ciężkie pytanie. Ale generalnie rzecz ujmując, Prawo i Sprawiedliwość, jakby nie było, ma wśród w swoim potencjale ludzi młodych, chociażby Kacper Płażyński. Odnosząc się do poprzedniego wątku, Kacper Płażyński odniósł, nie chcę powiedzieć sukces, ale osiągnął o wiele wyższy wynik niż w tegorocznych wyborach przedstawiciel PiS-u na prezydenta Gdańska. Na przykład. Tomasz Rakowski, tak? Tak. Kimkolwiek by był. No to chodzi... to jest w tym momencie problem PiS-u, że w dużych miastach osoby znane nie chciały w ogóle startować, ponieważ czuły to, że poniosą kompletne, sromotne porażki i użyję młodzieżowego slangu no name. To właśnie chciałem powiedzieć, no name. Właśnie to chciałem powiedzieć. I to miałem na myśli, mając trudności ze sformułowaniem pytania. No dobrze, możemy chyba powiedzieć, że ty też chciałeś spróbować, tak? To powiedz dwa słowa o tym i jak było. Jak było? Generalnie... Ale kto, gdzie? Znaczy ja byłem kandydatem trzeciej drogi w Polski 2050 w Radzie, do Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. To jest moje rodzinne miasto. Serdecznie wszystkich mieszkańców w tym momencie pozdrawiam. Generalnie miałem bardzo trudny okręg i mocną listę, jakby nie było. Byłem na ostatnim miejscu. Na dwóch pierwszych miejscach były dwie panie, pani Aneta i Tatiana, które startowały w październiku w wyborach do Sejmu. Także czyli już pierwszy rozbieg popularności Już miały w październiku.
Także to między nimi. Generalnie trzecia droga miała jeden okręg, jeden mandat do wzięcia w tym okręgu realnie, więc trzeba było zrobić taki plakat. Aneta, Tatiana, trzecia droga, Mateusz. No. Za późno pan tę myśl właśnie podpowiedział. No właśnie, no. Więc generalnie starcie było między dwoma kandydatkami, a reszta listy po prostu. A jak to wygląda? Jak to wygląda to? Jak to wygląda to wewnętrzna walka na liście? No widzę, że ty na softie do tego podchodzisz. Nie jesteś jakoś tu zrozpaczony i tak dalej, więc okej, okay. Ale jak patrzyłeś tak na innych też partiach, że wiesz, że jest jedna lista, trzeba udawać, że drogami są ci z innych list, a de facto przecież pytanie, kto z tej się dostanie, tak? Ja czy kolega, koleżanka? No tak, to jest kolejna kwestia, ponieważ część, pewnie większość obywateli nie wie, że walki nie toczą się tylko między listami, czyli między na przykład kandydatami PiS-u, a kandydatami Platformy o to, kto weźmie mandat, ale także wewnątrz list. I to bardzo często się ukazuje w takich regionach, w których kandydaci PiS-u są, PiS jest na przykład bardzo mocny, albo gdzie Platforma jest bardzo mocna, Platforma Poznań, PiS, regiony wiejskie w Polsce Wschodniej, to tam są największe walki na listach. Najpierw. Bo wiadomo, że będzie, jeśli w ogóle to jedna, nie? O to mówisz? Że będzie wiele mandatów i no chodzi tak. O to, jakie ktoś dostanie miejsce. Jeśli ktoś dostanie miejsce piąte, szóste, siódme, no to jest o wiele mniejsze prawdopodobieństwo, niż chociażby dostanie miejsce czwarte. A, o to mówisz, tak. Więc miejsce na liście też jest bardzo ważne. A jak to wyglądało, bo też nie czytałem tego, nigdzie dziwne, bo przecież trzecia droga to mikrokoalicja dwóch de facto różnych partii, jeśli chodzi o target, prawda? Bardzo różnych. Różnych, no właśnie, a wybór się jest z trzeciej drogi i powiedzmy, że tam, gdzie na wielu miejscach było tylko jedna osoba mogła być, prawda? Czyli już nawet nie, to jest takie, wiesz, bo tak, jedno mówimy, że walka między partiami, to jest pierwsza wersja, a druga wersja to jest w ramach listy z tej samej partii, a tutaj jest walka między partiami, ale w ramach tej samej listy, tak. Tak jest. Znaczy się, trzecia droga dobrze rozwiązała ten problem, szczerze mówiąc, ponieważ na swoich materiałach wyborczych odróżnili kandydatów Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kandydaci Polski 2050 mieli 90% koloru żółtego na swoich materiałach wyborczych, zaś Polskiego Stronnictwa Ludowego 90%, ale zielonego koloru, także wyborcy mogli sobie skojarzyć, no tak, który kandydat jest z którego ugrupowania, ponieważ nie ukrywam, że moje poglądy troszeczkę różnią się od Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak. A powiedz mi taką rzecz jeszcze, jeśli chodzi o trzecią drogę, czy ten wynik, który został, to jest większy niż był w exit polach, dlatego że wasz przewodniczący Szymon Hołowny powiedział, że założy się z każdym na tej sali, że będzie wyższy. To był wyższy czy nie był wyższy? Był wyższy. Exit poll wskazywał 13,5%, jeśli się nie mylę, a ostatecznie było 14,3%. Więc to jest podskok o prawie punkt procentowy. No dobrze, bo tak zagrał wabank. Zagrał wabank, ale chyba wiedział, co w trawie piszczy, ponieważ w exit polu w 2023 roku trzecia droga też była niedoszacowana. Nie chcę teraz, nie pamiętam dokładnie tego exit polu, ale to był wynik 13 z kawałkiem, a dostaliśmy 14,4. Także to też byliśmy niedoszacowani. Tak, PiS generalnie. No właśnie, z tym niedoszacowaniem PiS-u. No jak to tłumaczysz? Ja już napisałem gorzkie słowa pod swoim adresem na Twitterze, że nie jest żadnym usprawiedliwieniem to, że nie przewidziałem tak niskiej frekwencji. Sam siebie skrytykowałeś. Siebie skrytykowałem, tak, i ja tego nie ukrywam, ponieważ przewidywałem frekwencję minimum powyżej tej, która była w wyborach samorządowych 2018 roku. Założyłbym się przed wyborami z każdym, że frekwencja będzie wyższa. Tak. Bo to wygląda tak, że szklanka. To jest ten, jak on się nazywa, to jest elektorat PiS i to jest ile z elektoratu PiS poszło na wybory. Tak? A teraz gdybyśmy tutaj zdali drugą szklankę i nalali, na przykład do 75%, tak jak było w
w październiku, to byłaby wartość dodana, którą mają inne partie, a PiS już nie, bo PiS tyle ludzi ma. Tak, w tym momencie po prostu elektorat PiS stanowił większy procent, większy tak. udział w całości. W całości. Oni się karnie stawili, tak jak mieli. A jak gdyby przyszło więcej ludzi, to wyszłoby relatywnie mniej. Ale to było tyle samo. Skończyłby się w okolicach 30%, czyli ten, który prognozowałem, przy frekwencji 60-63%. No myśmy tu mieli taką naszą audycję wyborczą i tam zrobiliśmy wraz z Piotrem Szumlewiczem i z Marcinem Celińskim zrobiliśmy takie właśnie nasze estymacje, znaczy po prostu każdy obstawił i Piotrek Szumlewicz, ja też zresztą, ale to samo co i ty, że po prostu napisaliśmy, że wygra Platforma, bo tak nie wiem co kazało, rozum, czy bardziej nie wiem co kazało, bo coś tak kazało, nie? Ale każdy z nas miał obawy, że tak prawdziwy wynik, to że wygra PiS, nie? I później jak był, wiesz, jak był wynik, no kurde, że nie napisałem tego, co chciałem, nie? Znaczy się, przewidywaliśmy, że frekwencja będzie o wiele niższa niż w wyborach parlamentarnych, bo to było czuć. Tak, ale wyższa niż tam. Czuć już generalnie, ale wyższa niż w wyborach samorządowych w 2018 roku. Czuć już to rozczarowanie. A w 18 ile było? W 18 było 56%. 56? Nie. W 18? Tak. Czyli tak, tak dużo niższa była teraz? Tak, tak. Nie wiem dokładnie, ale około 55%. No, kto około 55%. Czyli to jest duży spadek. Tak, jest spadek. Więc dlatego te wyniki tak odbiegły od przewidywań i się po prostu rozjechały. Ale swoją drogą zobacz, jakie to jest zabawne, że przez 35 lat mówiliśmy, że nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Jeden dzień wyborów, wow, mamy społeczeństwo obywatelskie, tylko było ukryte. Przez pół roku mówimy, jakie mamy społeczeństwo obywatelskie. Przychodzą takie wybory jak teraz, że mniej niż na poprzednim jeszcze, tak? No nie, no jednak nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma społeczeństwa obywatelskiego. No generalnie frekwencja rosła z każdymi wyborami, no i niestety wybory niedzielne ukazały, że jednak nie. I taki, nie chcę to ujmować jako wypadek przy pracy, ale niestety w październiku 2023 roku mieliśmy, to nie była tendencja, tylko to był jednorazowy wybryk społeczeństwa. No to dobrze wiesz, zajmując się sondażami, co to znaczy właśnie tendencja, co to znaczy jednorazowy skok, bo coś, tak, nie? Tak. Zobaczymy, jeszcze tak tego nie składaj broni. Natomiast to, co też mnie tutaj, kilka takich mitów tutaj prysło moim zdaniem, wiesz, na przykład właśnie ten połączenia kobiet, aborcji, trzeciej drogi, lewicy, bo jeśli jest tak rzeczywiście, że jak miało być, ja uważam, że bez sensu, że Hołownia wprowadził ten temat tego terminu, mógł zrobić, wiesz, przenieść do komisji i tak dalej, ale zostawmy to. Natomiast to, jak zachowała się lewica, no po prostu stwierdziła, o, ma tutaj coś co, na czym podskoczy, po prostu będzie ostra, będzie... Nie podskoczyła, ponieważ to rozczarowanie najbardziej przełożyło się na wynik lewicy. Paradoksalnie, bo Platforma obroniła swój wynik z października, trzecia droga też obroniła swój wynik z października, lewica absolutnie nie obroniła tego wyniku. Także paradoksalnie największym rykoszetem dostała lewica. Odnosząc się jeszcze do pana słów, że lepiej jakby Hołownia, żeby Sejm po prostu... No machnął to do komisji. Do komisji, tylko żeby... Jutro będziemy wiedzieli, jakby to wyglądało. Żeby machnąć, to trzeba mieć w Sejmie odpowiednią większość. No. A obawiam się, że i Szymon Hołownia też najprawdopodobniej rozmawiał z klubami, szczególnie z PSL-em i chyba zdawał sobie sprawę, że po prostu przed wyborami te projekty padły. I w tym momencie dopiero trzecia droga miałaby problem. Tak. I nie wiem, czy te 14,3, które dostało w samorządowych, faktycznie by dostali. Nie, dobrze, ja rzeczywiście mówię to przed jutrzejszym dniem, kiedy to nastąpi, tak, to, co miało nastąpić wtedy. I być może jutro wieczorem zupełnie inaczej powiedział, że bardzo mądrze zrobił, że to
słabo. Dobra, zostawmy. Chodziło mi głównie o to, że po prostu to nie jest tak, że lewica za taką sytuację, kiedy pokazuje się, prawda, jak wspaniale walczy, to od razu za jakąś premię wyborczą. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, ponieważ nie pokazuje swoich rezultatów działań, ponieważ obywatele tego nie widzą. Ja to wiele razy powtarzałem, pisałem o tym, że opozycję do władzy wyniosło to, że nie poszli na jednej liście, to przede wszystkim, ale także kwestia aborcji, ponieważ PiS, tykając się kwestii światopoglądowych w 2020 roku, generalnie przekreślił swoją szansę na trzecią kadencję. No właśnie, dobra, tego tematu dzisiaj nie będziemy ciągnąć. Teraz chciałem spytać się ciebie o platformę X, czyli dawnego Twittera. Ja tam zaglądam czasami właśnie Onasza, tak? Ona się nazywa jeden z tych analityków? Tak, doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak, 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 tak. No właśnie, na twoje, na jeszcze kilku innych osób. To ładne, kolorowe te paski, to tak człowiek już może sobie popatrzeć. Ale wczoraj dopiero tak bardziej wgłębiłem się w ten serwis. To jest straszne po prostu. To, co tam się dzieje, po prostu jakie tam w ogóle jest non-stop wulgaryzmy są. Nikt tego nie pikuje, nikt tego nie czyści. Jest po prostu, to jest obrzydliwe ten serwis. Naprawdę, powiem ci szczerze, że to na przykład coś tak jak trendy dnia, nie? I jest tam, nie wiem, na przykład Żydzi. I mi się wydawało, że coś stało dzisiaj Żydzi, a nie, ludzie specjalnie pod ten trend pisze Żydzi, coś tam, po to, żeby napisać swoje jakieś tam głupoty, nie? Już nie mówiąc o tym, z jakim antysemityzmem. Czy nie masz dyskomfortu, jakby, wiesz, robiąc swoją, wiesz, czystą, pozytywną robotę w syfie? Czy nie określiłbym aż tak ostro Twittera, że to jest syf. No generalnie... Zwanego dalej X-em? Zwanego X-em. Nie mogę się dostosować do tego X-a. Twitter pozostanie Twitterem, ale wszędzie jest hejt. Na Facebooku, na Instagramie raczej nie, chociaż pewnie też się zdarzy. No ale na Twitterze no zdecydowanie z tego najwięcej, ponieważ to jest portal głównie przeznaczony generalnie głównie do wątków politycznych. To jest pierwszy kanał informacyjny tak naprawdę, gdzie są praktycznie chyba wszyscy politycy, no ci najważniejsi to na pewno, gdzie ścierają się różne strony konfliktu w Polsce. Tam też działają bardzo mocno boty, tam partie polityczne, no niestety, ale ostatnia akcja z hejterami szczególnie pokazuje, że partie polityczne fundują działania jakichś użytkowników, którzy pod anonimowymi nazwami hejtują inne osoby, także swoich koalicjantów. Mieliśmy przecież przykład słynnego Pablo Moralesa. Także co ja mam powiedzieć? Ja mogę jedynie zaapelować, żeby było mniej tej nienawiści, ponieważ, ponieważ ktoś może mieć słabszą psychikę i popaść na przykład w depresję. Tak może być. Ale ja wiem, że moje słowa tutaj nic nie znaczą w tym momencie, ponieważ za tym wszystkim kryje się wielka polityka. I wielkie pieniądze. I wielkie pieniądze. Niektórzy powiedzą, że czyli. A powiedz mi, a twoi ulubieni autorzy, czy twoje ulubione profile, na które zaglądasz? Moje ulubione profile, na które zaglądam? No to są przede wszystkim politycy, tak? No ponieważ Donald Tusk na przykład bardzo, bardzo mocno uderza w... marketingowo umie się sprzedać, szczególnie swoimi wpisami, które czasami są często, czasami rzadko, ale są takie dosadne. I lapidarne. Uderzają w najczulszy punkt. Też nie ukrywam, że poglądam czasami na profile statystyczne. Często mnie fascynują chociażby profile typu Cebos, jak można robotę patolić, bo tak to niestety wygląda. No tak. I publiczna pracownia, która przeszacowuje wyniki o 30 punktów procentowych, a opłacana jest z moich, z pana i z widzów podatków, no to coś jest chyba nie tak w tym momencie, ponieważ CBOS, nieważna jaka jest partia, no niestety, ale działa pod publikę partii rządzącej. No coś trzeba z tym zrobić. Rzeczywiście, że nieważne, czy to jest PiS, czy to inne partie, czy to lewica, ale zawsze po prostu
Właśnie po co tak? No, bez sensu. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za wizytę. Fajnie, że takie rzeczy robisz. Masz taką jakąś społeczną żyłkę? Jak, z czego to się bierze? Czy bawisz się, czy Ciebie bawiły takie statystyki zawsze? To jest połączenie moich zainteresowań politycznych oraz statystyki. Także połączyłem te dwie kwestie i wychodzą analizy przedwyborcze. Analizy przedwyborcze, śledzenie trendów sondażowych na przykład. No dobra, to jeszcze, jeszcze minutkę przedłużymy, ale bo ciekawi mnie, dobra, no to idą wybory, bo rzadko się zdarza, że tak szybko, właściwie nigdy chyba nie było tak, że tak szybko idą następne, czyli za dwa miesiące następne, czyli właściwie już musisz nie przygotować, tylko już musisz wchodzić w następne. Jak, co sobie tutaj wymyśliłeś? Już muszę wchodzić w następne, już muszę tworzyć następne analizy, a przede wszystkim wyciągnąć wnioski z tych wyborów, które były w tym momencie, a to czasami zajmuje troszeczkę czasu. Aha. Przede wszystkim muszę zanalizować te wybory, które były, ponieważ moim zdaniem frekwencja znowu w wyborach, jeśli możemy się teraz pobawić na takie prognozy przed wyborami. Ja uważam, że będzie większe. Znaczy większe niż się spodziewają ludzie, bo tam wiesz, bywało po 30% zdaje się, z tego co pamiętam. Ale w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego było bodajże 46%, a w wyborach samorządowych było 54-55%. Także w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To było w tym samym roku, w 18, prawda? W 18 były wybory samorządowe, a w 19 były do Parlamentu Europejskiego. I generalnie rzecz ujmując, samorządowe cieszą się wyższą frekwencją niż wybory do Parlamentu Europejskiego, ale w tym momencie uważam, że mniej więcej będzie frekwencja podobna. Ja bo z kolei mnie bardzo kręcą, wiesz, no, działania partii jakby promocyjne, takie, wiesz, pozycjonowane i tak dalej, no to ja bym na ich miejscu, i to bez względu na to, czy do Konfederacji, czy do Platformy bym mówił, po prostu postawić na europejskość, tak? Na Europę, na temat, jakim jest, czyli po prostu za czy przeciw, i jechać po prostu do swoich hardiuserów oraz rozszerzać to. I w tym momencie, jeśli to będzie naprawdę tak, nie, że ty jesteś głupi, a ty jesteś łysy, rudy i tak dalej, tylko będzie po prostu, wiesz, jaka Polska w Europie i jaka Europa w Polsce, to zarówno ci nakręcą, jak i ci nakręcą. Coś pokazuje, tak machasz głową, jakbyś tak, nie mniej jednak. Jest mało czasu przede wszystkim. To są niecałe dwa miesiące. Dziś mamy 10 kwietnia, 9 czerwca są wybory, to są niecałe dwa miesiące. Przede wszystkim koalicja rządząca powinna się w tym momencie skupić, ona już powinna się skupić w wyborach do samorządowych przede wszystkim, na promocji tego, że zdobyli pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To jest niesamowite wydarzenie, tak? Tak. Ponieważ dlaczego tego nie było w ogóle tu powinno być powiedziane, że połączyć jakby pochwalenie się KPO z połączeniem z budżetem obywatelskim, czyli zagłosujcie, na co chcecie, żeby te pieniądze, te miliardy, które wam daliśmy, żeby poszły. Rozumiesz, gdyby tak to zrobiona była kampania, tak by było, ale no niestety nie spytali. Marketingowo wyszło bardzo słabo. Gdyby na ich miejscu był PiS i PiS zdobył te pieniądze, uważam, że zrobiłby 100 razy lepszą kampanię propagandową w tym przypadku, ponieważ wszyscy pamiętamy te słynne billboardy, że 770 miliardów dla Polski już idzie do nas. A tak de facto nie szły, a obecna koalicja zdobyła te pieniądze. Ale PiS też debile, przecież oni też to mogli zrobić, wiesz, co z tego, że ci zdobili, ale ci załatwiali, no. I są te pieniądze i po prostu rozdać. Mogli zrobić to samo dokładnie. Mogli to zrobić, ale... Powtórzyć, wyjąć te banery, wiesz, z tamtych czasów. Ale myślę, że społeczeństwo by tego nie przyjęło, ponieważ szczególnie elektorat PiS w tym momencie, no, jest tego elektoratu mniej, jest więcej takich osób, które z większym sceptycyzmem patrzą na Unię Europejską, szczególnie w kontekście teraz tych różnych zmian, zielonych ładów, tych różnych regulacji, które narzucają. Dobrze, na koniec ja ci daję czarną przepowiednię i ty tego nie odusłyszysz już, niestety. Będziesz starał się, ale nie odusłyszysz, że jeśli w wyborach za 3 lata PiS pójdzie razem w koalicji z Konfederacją, czyli ich tam gdzieś tam 35 plus tamtych 9, czyli 44, no to po prostu z Dontem wygrywają cokolwiek, jakby to mówią, choćby ktoś tam skały coś tam robiły, prawda, to po prostu wygrają. W koalicji w sensie na jednej liście? Tak.
Nie zgodzę się. W polityce 2 plus 2 nie równa się 4. Nie pójdą. Nie pójdą na jednej liście. A nie, no tak, tak, tak. W sensie takim, że dużo głosujących na tą na Konfederację powie nie. W takim razie nie. To jest... W takim razie nie. Na przykład zostaje w domu. Tak nie myślałem, chciałem tylko sprawdzić kolegę. Ale to bardzo dużo zależy właśnie od poczynań koalicji rządowej, jeśli spełnią przede wszystkim oczekiwania światopoglądowe, no bo to głównie o to się rozbija, związki partnerskie, aborcja, tabletka dzień po, to być może ten elektorat wróci. No przecież te wybory to nie jest żaden sukces PiS-u, ja to powtarzam. Przecież przy takiej strukturze demograficznej PiS zdobył 34%, to nie jest wcale sukces. To w tych wyborach duże miasta były kompletnie zdemobilizowane. Najmłodsi wyborcy byli kompletnie zdemobilizowani, a wbrew pozorom emeryci i wieś poszła najbardziej na te wybory, ponieważ spadki względem wyborów październikowych były najmniejsze. I PiS zdobywając 34% nie robi żadnego wrażenia. De facto, jeśli by zdobył 40% przy takiej strukturze demograficznej, mnie by absolutnie nie zdziwiło. Mi się bardzo podobał cytat z Marka Twaina, że pogłoski o mojej śmierci są cokolwiek przedwczesne. Podobno szepnął mu to Kaczyńskiemu Jacek Kurski, dobre, ale ja bym powiedział tak, że, bo mówisz, że czy nie jest dla ciebie jednoznaczny sukces PiS-u? Dla mnie jednoznaczny jest, ponieważ po 15 października, po tym wszystkim, co się jeszcze szykuje i co się szykowało, po prostu umarlak nie okazał się umarlakiem, tylko zombim, który po prostu otrząsnął się, wstał i sobie poszedł dalej uśmiechnięty, że żyje, nie? No bo oby jednak był zombim. De facto pomogła w tym narracja, szczególnie Platformy, że już pogrzebali PiS, że to koniec PiS-u. To bez sensu było. No to było absolutnie. To bez sensu. To mówili, ile będą mieli, tych sejmików. Po co to takie? A drugi z kolei Ardanowski, że przegraliśmy. Też jakieś absurdalne było to. To kompletna demotywacja tych głosujących. Ja powiem tak, to nie jest sukces PiS-u, tylko to jest klęska koalicji rządowej, że aż tylu wyborców się zdemobilizowało, aż tylu wyborców pokazało żółtą kartkę. Część wyborców pokazało żółtą kartkę, a część wyborców po prostu, korzystając z dobrej pogody, wyjechała sobie. Ponieważ to, że ktoś głosuje na jakieś ugrupowanie, to nie jest takie widzimisię. To jest zbiór wielu cech ludzkich. Tak? Jeśli ktoś głosuje na PiS, to charakteryzuje się zupełnie innym podejściem do życia, niż ktoś, kto głosuje na lewicę. Chociażby młodzi wyborcy. PiS się cieszy, że podskoczył wśród najmłodszych wyborców, wśród wyborców 18-29. No. Był na przedostatnim miejscu. No dobrze, miejscu. Ale jak strasznie spadło koalic 11 października w tym targecie. Strasznie spadło. Okej. Okay. W 2023 roku PiS był na przedostatnim miejscu, w tym momencie był na drugim albo na trzecim z ogromnym wzrostem, tak, na ponad 20%. Tylko, że w tych wyborach wśród młodych ludzi poszło około 5%, no tak. A w tamtych wyborach poszło ponad 70%, no tak. Czyli dwukrotnie mniej. I to pokazuje, że PiS nie zwiększył żadnego posiadania wśród najmłodszych. Nadwyżce nie mają w ogóle czego szukać. Tylko, że Ci wyborcy, którzy poszli PiS-u, ci najmłodsi, oni poszli, bo są tak, ponieważ dla nich jest obowiązkiem pójście na wybory i stanowili o wiele większą grupę wśród tych 35% młodych wyborców niż wśród 70%. Tak, mimo pokazywania na szklance i pokazywania przez ciebie w koszyczku, to jest bardzo trudne. Ja mam propozycję do widzów, ty musisz to wykonać. Napisz o tym po prostu u siebie. O co tu chodzi z tymi po prostu procentami, liczbami bezwzględnymi i tak dalej, i po prostu na czym polega ułudny sukces PiS-u. Ja z przyjemnością to przeczytam. Napiszesz to Mateusz Pluta na portalu X, zwany wcześniej Twitterem. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję, pozdrawiam. Reset Obywatelski.